Witam Państwa. W tej chwili wróciłem z konferencji na temat sytuacji uchodźców z Syrii. Jak Państwo wiecie, jeszcze wczoraj byłem w Syrii, przejeżdżałem przez Liban. No, na tej konferencji jeden z panów, pan de Breuver, powiedział, że był w Iraku i oni mu powiedzieli, że tam jest ciemność na końcu tunelu. Tak widzą sytuację w Iraku. No, powiedziałem prywatnie panu Breuwerowi, że jest rozwiązanie oczywiście wskrzesić Saddama Husajna, jest to trudne do zrobienia, prawda? Natomiast co do Syrii jest pewna możliwość nie zwalczać jego ekscelencji Baszara al-Assada. Wtedy nie trzeba go będzie wskrzeszać. Dowiedziałem się ze zdumieniem od przedstawicielca Turcji, że opozycja w Turcji właśnie tak uważa, że właśnie nieszczęście polega na tym, że się zwalcza jego ekscelencję Baszara al-Assada. No i takie są skutki. Właśnie takie są. Byłem wczoraj tutaj w Brukseli, było przyjęcie, rozmawiałem z premierem Libanu. No i po, prawda, dyskusji rozmawialiśmy ze sobą prywatnie i ja mówię tak, proszę pana, skąd ten ISIL bierze pieniądze? Ja już mówię o tych, nie mówię o tej w armii wyznacyjnej czy na Al-Nusrze, tylko tych okrutnikach z ISIL-u. Przecież wszyscy nam mówią, że oni czerpią pieniądze z ropy naftowej, sprzedaży ropy naftowej. Dobra, ale komu oni tę ropę sprzedają? No ktoś o tych sukinsynów tę ropę bierze, nie? No i pan premier Libanu, patrząc mi szczerze w oczy, oświadczył, jak to kto? No Amerykanie. No? Już Amerykanie finansują najokrutniejszych bandytów, których celem jest wymordowanie wszystkich chrześcijan, alawitów, ale również szyitów. Tam miejscowi imamowie wzywają do gwałcenia alawitek i szyitek, i muzułmanek nawet, już nie mówię o chrześcijankach. Prawda? Mordowania to jest finansowane przez tych kretynów Amerykanów, w sensie demokracji, żeby obalić tyrana al-Assada. Otóż ja chcę powiedzieć jasno. Jeżeli uda się obalić pana al-Assada, zrobi to ISIL, to następnym będzie Liban, a następnym będzie Izrael. To są fanatyczni muzułmanie. I oczywiście przy najbliższej okazji zrobią porządek z Izraelem, a to są dobrze wyszkoleni ludzie. To nie jest taka zawodowa armia tam państwowa, tylko prywatna armia, prawda? Świetnie wyszkolona, fanatyczna. I to jest potężna groźba, no również dla Izraela. Można powiedzieć, że ponieważ Izrael kieruje polityką amerykańską, to się doigra. No, miejmy nadzieję, że to nie nastąpi. W tej chwili główną siłą, która walczy z ISIL-em, są Kurdowie. A Kurdowie są finansowani przez Izrael z kolei. Z tego prostego powodu, że Kurdowie swoim istnieniem stwarzają problemy Turcji, ale Iranowi, Irakowi, Syrii, prawda? Więc z tego punktu widzenia finansowanie przez Izrael Kurdów jest bardzo dobre, bo tutaj Kurdowie to jest problem dla tych czterech krajów, a te kraje Iran, Irak, prawda, to są wrogowie Izraela. No, Syria też zresztą. Także sytuacja jest tam bardzo, bardzo skomplikowana. Ja, przepraszam Państwa, zajmuję głowę taką sprawą, tu już choinka za plecami, prawda? A ja mówię, ale ja wróciłem z tej Syrii, prawda, wczoraj i widziałem tę sytuację. Oczywiście już teraz jest lepiej, no rok temu to przecież pół Damaszku było zajęte przez tę bandę wolnej Syrii. Dzisiaj już nie ma ich w stolicy, nie ma ich w żadnym mieście. Wszystkie miasta zostały odbite przez armię prezydenta al-Assada. Oczywiście kosztem ogromnych zniszczeń. Słyszałem no, wspaniałe przemówienie na przykład wielkiego muftiego z Aleppo, który niestety no, jego meczet w wyniku drobnych nieporozumień między Armią Wolnej Syrii a wojskami Assada no, będzie musiał być ładny parat odbudowywany. Otóż on pięknie przemawia, ale wszyscy ludzie mówili, że oni są za islamem, który jest religią pokoju, tolerancji. Przecież Państwo sobie nie zdajecie sprawy.
jaka jest tolerancja ogromna panuje w reżimie, bo to jest autorytarny reżim, a nie totalitarny, prawda? Pod rządami reżimu Al-Assada. Przecież tam chrześcijanki chodzą bez zasłon na głowach, ale również alawitki chodzą bez zasłon na głowach. Znacznie więcej kobiet w czarczafach jest w Brukseli niż w Damaszku na ulicy. Znacznie więcej. No, nie ma żadnych przeszkody. Kto, prawda, się modli w meczecie, to modli w meczecie. Kto się modli w kościele, modli się w kościele. Kto w serki, ten w serki. Nie ma żadnych ograniczeń. Żadnych ograniczeń wolności obywatelskiej, bo tam jest reżim autorytarny. A to, że Amerykanie finansują różnych bandytów, którzy są tu obali w imię demokracji, prawda, tam, praw człowieka i takich rzeczy, no to powiedzmy sobie jasno. Jak rządził Irakiem ten sukinsyn Saddam Hussein, to zamordował 100 tysięcy ludzi. Ale po usunięciu Saddama Husseina mamy już ponad 1 000 000 trupów. I no niestety, jak ludzie mają temperament, to trzeba ich trzymać w garści, żeby się między sobą nie bili. Właśnie po to jest silna władza, żeby nie pilnowała bandytów, którzy chcą sobie postrzelać, pogwałcić. No i właśnie taką rolę pełnią autorytarne reżimy, które zabraniają zabraniać, zabraniają zabijać ludzi. I w tym celu zabijają tych, którzy zabijają oczywiście. No, niestety ci demokraci w Unii tego nie rozumieją. Tego nie rozumieją. Mi się wydaje, że wszędzie takie baranki jak w Polsce, prawda, gdzie pluje się im w twarz, fałszuje się wybory, a ludzie grzecznie siedzą cicho. No ale myślę, że gdyby się władza ośmieliła sfałszować wybory parlamentarne, no to będzie już zupełnie inaczej i możemy zobaczyć coś takiego jak Syrię. No, dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze przed świętami pewno się będziemy zobaczyli, więc nie życzę wesołych świąt, mimo tej choinki za plecami. Kończymy w nastroju bojowym, a nie pokojowym. Kochajmy się. Dziękuję za uwagę.